Witam Państwa serdecznie w Muzeum Okręgowym im. Leona Wyczółkowskiego. Mam przyjemność oprowadzić dzisiaj Państwa po budynku Leona Wyczółkowskiego, po jego twórczości, zbiorach. I chciałabym na wstępie powiedzieć, że budynek Leona Wyczółkowskiego został tak pomyślany, żebyście Państwo czuli się jak w dworku Leona Wyczółkowskiego, który znajduje się w Gościeracu pod Bydgoszczą. Stąd mamy tu dwa salony, dwie pracownie malarską i graficzną i oczywiście część biograficzno-edukacyjną. Salon niebieski, bo tak został nazwany ten salon, to jest salon na bazie XIX-wiecznych salonów polskich, mieszczańskich, gdzie znajdują się stylowe meble i portrety, kwiaty, obrazy miłe oku, można tak powiedzieć. Jak Państwo wiecie, dobrze wykształcony Leon Wyczółkowski, już zaczynając swoją edukację artystyczną w Warszawie, potem w Monachium, następnie u Matejki w Krakowie, malował obrazy, które zasługiwały na wielkie uznanie. Oczywiście w naszym salonie również takie są. Także chciałabym, żebyście Państwo zauważyli, że jest pewien układ chronologiczny, który obowiązuje na tej prezentacji wystawy. Stąd w tym pierwszym salonie mamy te najwcześniejsze prace. Obraz, o którym wspomniałam, ten obraz z okresu szkolnego, ale wybitny, zapowiadający już wybitnego artystę, to obraz przedstawiający starca, to pochodzący z okresu monachijskiego. Zwróćcie Państwo uwagę na to, że Wyczółkowski już wówczas był kolorystą, jak bardzo interesował go światło, cień, różnice materiałów możemy doskonale zaobserwować, patrząc na tą pracę. Co interesujące, ta praca, bądź praca, która znajduje się w pracowni na górze, portret kobiety w koronkowym czepcu, otrzymały srebrny medal w Monachium. To było wybitne wyróżnienie dla artysty, a takie właśnie Leon Wyczółkowski otrzymał. Jeśli chodzi o pozostałe obrazy, jest tu duża grupa portretów. Są również portrety na zamówienie, bo jak Państwo wiecie, artyści w tym okresie często malowali obrazy, żeby utrzymać się. Stąd mamy tu portret dziecięcy przedstawiający dzieci dyrektora Teatru Lwowskiego, Stanisława Dobrzańskiego, Julian i Jan, malowane w 1879-80. Oczywiście jest tutaj duży wpływ twórczości Jana Matejki na Leona Wyczółkowskiego, który też malował portrety. Jest tutaj również taka konwencja salonowa. Mamy tu piękne meble, dzieci pięknie ubrane. Mamy też portrety typowe na zamówienie. Portret kobiety w żółtym w żółtej sukni, na nieokreślonym tle, pani na 3/4. Niewiele nam mówiąca, natomiast suknia jest przepięknie malowana, ponieważ Wyczółkowski, wykonując portrety na zamówienie, często prosił swoich modeli, żeby ubrali się w najpiękniejszy strój, najpiękniejsze suknie, po to, żeby obraz zachwycał wszystkich. Bo pamiętajmy o tym, że nie wszyscy byli urodziwi, a każdy chciał na tym obrazie pięknie wyglądać. Zwracam też uwagę na bardzo interesujący, niewielki obrazek, który jest depozytem naszego muzeum, przedstawiający dziewczynkę z moim pierwszym rysunkiem. To bardzo interesujące przedstawienie jest obrazem w obrazie, bo mamy obraz, który przedstawia dziewczynkę i jej pierwszy obrazek, rysunek. Mamy tu inne portrety, a szczególnie związane z rodziną. Jest tu taki akcent rodzinny, bo jest siostra Leona Wyczółkowskiego i również kuzynka Wanda Koszutówna. Jeśli chodzi o Wandę Koszutówną, zwróćcie Państwo uwagę, jak jest lekko, słonecznie, dynamicznie namalowany, jak doskonale czujemy tu wpływ malarstwa francuskiego. Wpływ malarstwa francuskiego czujemy również w innym interesującym, intrygującym portrecie. To jest portret kobiety z różą, o którym mówimy, że być może dama przedstawiona była muzą Leona Wyczółkowskiego, ale zwróćcie Państwo uwagę, że nie widzimy tej postaci, nie wiemy, kim ona była. Jest lekko odwrócona. Jak na owe czasy ma bardzo duży dekolt, rozjaśnione tło, lekki szal. Jest to wpływ zapewne malarstwa Renoira. Jest to wyjątkowy portret. Proszę Państwa, w tym salonie znajdują się meble, które były własnością Leona Wyczółkowskiego. Jest tu kanapa, fotele, stół, jest stolik, który często służył jako eksponat do modelowania, do prezentowania kwiatów, które potem były przez artystę malowane. Wśród obrazów, które zasługują na moją interpretację, znajduje się
Obraz, który jest szkicem, który jest depozytem Muzeum Narodowego w Krakowie, bo podpowiem również, że oprócz naszych zbiorów znajdują się tu również obrazy pochodzące z depozytów państwowych muzeów, ale też ze zbiorów prywatnych. Jest to obraz Muzeum Narodowego z Krakowa, Gertruda Komorowska na saniach. Mamy tutaj wyraźnie wpływ literatury na sztukę. Bardzo interesujące spojrzenie. Gertruda została zamordowana i właśnie dwóch zbirów, trzech, przepraszam, próbuje ją wywieźć i gdzieś utopić w takiej scenerii budzącego się dnia. Wiemy, że jest zima. Tutaj jest wątek związany z pochodzeniem Gertrudy Komorowskiej. Proszę Państwa, wśród wybitnych portretów, jak Państwo wiecie, Leon Wyczółkowski był portrecistą, a szczególnie w okresie krakowskim, kiedy został profesorem Akademii Sztuk Pięknych, miał możliwość malowania już nie na zamówienie, ale osób, które go interesowały. I właśnie Zofia Cybulska jest jednym z takich portretów wybitnych. Zwróćcie Państwo uwagę, że Wyczółkowski miał takie wyczucie, doskonale umiał modela skontaktować z resztą obrazu, dobrać odpowiedni strój, odpowiednie tło. Jak Państwo widzicie, Zofia Cybulska jest kobietą dojrzałą, piękną, ubraną w modny strój, ale artysta zwraca uwagę na jej twarz, na jej zamyślone, głębokie oczy. Pokazuje nam również jej urodę ormiańską. Jej ojciec, profesor Marian Sokołowski, był Ormianinem. Jest tu też obraz, który jest zapowiedzią jego Salonu Zielonego. Mówię tutaj o impresjonistycznym wpływie malarstwa francuskiego na Leona Wyczółkowskiego. Mamy tu fragment, szkic przedstawiający kobietę z obrazu Graf Krokieta. Zwróćcie Państwo uwagę na światło, które przeszywa tą kobietę na wskroś, dając nam barwy, które mienią się, żarzą, tak jakbyśmy, jakby to światło okalało tą kobietę z każdej strony. Proszę Państwa, Salon Leona Wyczółkowskiego to takie miejsce bardzo prywatne, stąd mamy tutaj też taką witrynkę z porcelaną, a wiemy, że Wyczółkowski interesował się sztuką wschodnią, dzięki oczywiście Feliksowi Jasińskiemu, a też była taka moda na Orient, stąd tu mamy sporo takich porcelanowych przedmiotów nawiązujących właśnie do kolekcjonowania sztuki Orientu. Jesteśmy w Salonie Zielonym. Proszę Państwa, mamy tutaj salon, który jest bardziej salą ekspozycyjną. Oczywiście jest również tutaj zgromadzonych sporo eksponatów i są meble i stoły i fotel, którego używał Leon Wyczółkowski. Ale zwracam Państwa uwagę na ekspozycje, obrazy, które tu się znajdują. Jest tutaj jeden z niezwykle ważnych okresów twórczości artysty, okres ukraiński i cała ściana przedstawiająca tematy, którymi się interesował, czyli mamy słynne kopania buraków, orki, kurhany i głowy starców. Jeśli chodzi o obrazy związane z Ukrainą, Wyczółkowskiego interesowała przede wszystkim praca ludu. Stąd te kopania buraków, taki codzienny temat jak praca na polu, stał się niezwykle ważnym tematem dla malarza, a który my odkrywamy jako bardzo interesująca scena. Scena, która tutaj prezentuje nam nie tylko pracę tych ludzi, ale pracę ekonoma, pokazuje pejzaż ukraiński, no i barwy. Oczywiście to, co interesowało artystę na Ukrainie, to było przede wszystkim światło. Światło poranne, popołudniowe i reakcje zachodzące w przedmiotach, w postaciach pod wpływem tego światła. Mamy tu również portret niezwykle interesujący, przedstawiający chłopa ukraińskiego. Zwracam na niego uwagę, żebyście Państwo zauważyli, jak realistycznie, jak dobitnie pokazał nam trudną sytuację, w jakiej ten chłop się znajduje. Jak on jest zmęczony, zaniedbany, jak bardzo jego twarz jest poorana, opalona, można powiedzieć, od ciężkiej pracy na ziemi, oczywiście w roli.
W tej części salonu znajdują się również obrazy, o których możemy powiedzieć, że są pamiątkami przeszłości, bo pokazują nam piękną polską architekturę. I do takich wybitnych obrazów w ogóle w całej twórczości artysty należy Brama Floriańska. To jest okres, kiedy artysta znalazł się w Krakowie, będąc profesorem Akademii Sztuk Pięknych, i wówczas odżyły jego tematy, które próbował mu zaszczepić Jan Matejko, jego profesor krakowski. I właśnie ta miłość do zabytków jest tu mocno widoczna. Zwróćcie Państwo uwagę na Bramę Floriańską, bo to wybitny, nokturnowy obraz, który pokazuje nam ciemną, mroczną bramę, rozświetloną światłem ołtarza z Matką Boską Szkaplerską, i pokazuje widok na ulicę Floriańską. Ta ulica zamknięta jest widokiem Wysokiego Kościoła Mariackiego. Budzący się dzień, jest na pewno zima, luty, marzec, bo w kałuży lekko przymrożonej odbija się światło, a gdzieś w oddali karoca odjeżdża z ostatnimi gośćmi. Nie dość, że mamy tutaj fragment wspaniałej architektury krakowskiej, to jeszcze mamy całą scenę, którą możemy Państwu opowiedzieć, a każdy z Państwa, oglądając ten obraz, może sobie jeszcze dopisać inne szczegóły, które dostrzeże. U góry jest interesujący kadr, niezwykły, taki bardzo bliski kadr pokazujący bramę, właściwie kratę spiżową prowadzącą do kaplicy mariackiej w katedrze wawelskiej. To, co jest interesujące, to spiżowa brama obok metalowa, przykurzona, obok pilaster marmurowy, a w tle niezwykle interesująco rozbłyskujący witraż. Proszę Państwa, obraz powstał w 1897 roku i interesujące jest to, że jest rejestracją tego witraża, który tam znajdował się do 1897, wtedy, kiedy Wyczółkowski go malował jeszcze. Potem zostały te witraże zdjęte do konserwacji i już nigdy nie wróciły do tej kaplicy. Ta kaplica też jest zwana kaplicą Stefana Batorego, ponieważ znajduje się tam nagrobek tego właśnie króla. Oczywiście mamy tu również wybitne postaci. Rzeźbiarz Antoni Kurzawa, przyjaciel Leona Wyczółkowskiego, artysta, któremu Wyczółkowski pomógł, którego sprowadził do Krakowa, który, jak Państwo widzicie, miał problemy z psychiką. Można tu doskonale prześledzić ten obraz i wyczuć wszystkie akcenty, które właśnie mówią o jego problemie zdrowotnym. Mamy tutaj wybitny obraz męski przedstawiający Tadeusza Żuka Skarżewskiego. To znana postać w Krakowie, mecenas sztuki, literat, silny człowiek, jak Państwo widzicie. Chciałabym zwrócić uwagę Państwa na tło. W tle jest tkanina wschodnia, ponieważ Leon Wyczółkowski, jak już wcześniej nadmieniłam, interesował się Orientem. I tu właśnie jedna z tkanin, którą posiadał u siebie w zbiorze, znajduje się w tle tego obrazu. Te tkaniny będą znajdowały się jeszcze w innych jego obrazach. Znajduje się tu również wreszcie autoportret Leona Wyczółkowskiego. Proszę Państwa, proszę zwrócić uwagę na siedzącego w fotelu, w bardzo takim prywatnym wydaniu, bo artysta jest we własnym wnętrzu, w otoczeniu waz, orientalnych waz, które bardzo lubił, które często służyły mu jako modele. Refleksyjny, zamyślony, w szarym garniturze, Leon Wyczółkowski w tak zwanym prywatnym ujęciu. Mamy tu również wybitny obraz z okresu nauki u Wojciecha Gersona. Mówiłam Państwu wcześniej, że był obraz z okresu monachijskiego, a w tej chwili mamy Królewicz Kazimierz, który i Wojciech Gers, i Jan Długosz. Leon Wyczółkowski w 1873 roku, czyli 21-letni artysta, namalował tak wybitne dzieło. Nie bał się, przypomnę Państwu, to były czasy zaboru, a on pokazał nam i powiedział, że Polska była królestwem i że Królewicz Kazimierz był przygotowywany na króla Polski. Oczywiście wszyscy wiemy, kim był Jan Długosz, wszyscy wiemy, że był to nauczyciel synów królewskich. I scena dotyczy znalezienia Kazimierza przed katedrą wileńską,
który zasnął i straże poszukiwały go i Giermek, i Jan Długosz. Jest tutaj też, jeśli chodzi o sposób kompozycji i malowania, niezwykle istotny element światła. Popatrzcie Państwo, jak młody artysta świetnie poradził sobie z tym problemem.